Przemysłowe miasto dzieci trwa w Jaworzynie Śląskiej. Muzeum Techniki bawi się i jednocześnie uczy aż 150 pociech w wieku od 7 do 14 lat. Najmłodsi pracują w wybranych przez siebie zawodach, zarabiają pieniądze, które przybrały tu formę wagonów i uczą się ich dysponowania. W sumie w trakcie 5 dni mogą poznać aż 30 zawodów, w większości związanych z kolejnictwem, z którego słynie Jaworzyna Śląska. Ale nie tylko. Nie brakuje także innych specjalizacji, jak lekarz, strażak czy artysta. Wśród tych wielu warsztatów można znaleźć także typowo ekonomiczne, które prowadzi Fundacja FOR, partner projektu w Jaworzynie Śląskiej. Już nikt więcej im nie pożyczy pieniędzy. Bardzo dobrze. Utrata zaufania to się nazywa. Utrata zaufania. Możesz zostać pobity, jak się pożyczy mnie zadowolony. Możesz takiego człowieka co trzeba. Dlaczego Fundacja FOR zdecydowała się zaangażować w projekt Miasto Dzieci? Forum Obywatelskiego Rozwoju od lat wspiera edukację ekonomiczną. Już od 8 lat organizujemy co roku konkurs na komiks ekonomiczny i jedną z płaszczyzn tego właśnie projektu jest edukacja ekonomiczna wśród najmłodszych Polaków. Dzięki komiksom staramy się w prosty sposób docierać do osób niekoniecznie zainteresowanych ekonomią, a jest to taka nauka, która dotyczy każdego człowieka. Czy dzieci udało się zainteresować warsztatami ekonomicznymi? Tak, dzieciaki były niezwykle zainteresowane tematyką ekonomiczną. Na początku przychodziły lekko speszone, ale jak zaczęliśmy dzieciaki powoli oswajać metodą kartonikową, to znaczy za każdą wypowiedź dawaliśmy dzieciom kartonik, kartoniki pod koniec lekcji zostały wymienione na nagrody, no to dzieciaki wówczas bardzo chętnie udzielały się w trakcie lekcji. Pokazaliśmy dzieciakom, że ekonomia dotyczy każdego człowieka. Zaczęliśmy od ogółu do szczegółu, to znaczy najpierw poruszyliśmy pojęcie ekonomia, potem przeszliśmy do zawodu ekonomisty, finansisty, potem skupiliśmy się na bankowości, następnie na kredytach i chwilówkach, więc od ogółu do szczegółu przeszliśmy z ekonomii do bankowości. Myślę, że dzieciakom się podobało. O czym mówi nam profesor? Tutaj. O tym, że za każdym razem jak się pożyczy, to każdy wspominanie komuś odejść. Jak ci się podobało na warsztatach z ekonomii? Bardzo było fajnie. No i robiliśmy dużo fajnych rzeczy i były fajne pytania. Czego nauczyłeś się na warsztatach z ekonomii? Jak zarządzać pieniędzmi na dobry sposób. Czy to jest przydatna wiedza? Bardzo. Podobało ci się? Najlepsze warsztaty, jakie miałem. Ja, co to takie zresztą? Dziękuję.